panią Joannę Gapińską, delegata wojewody mazowieckiego, pana Jana Ciastek, wicestarostę włockiego, pana Krzysztofa Jadczaka, burmistrza miasta i gminy Gombin, pana Edwarda Wilgockiego, przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Gombin, księdza Grzegorza Mierzejewskiego, przedstawiciela Muzeum Diecezjalnego w Płocku, pana Wojciecha Podstawka, fundatora, pana Krzysztofa Zadrożnego, przedstawiciela Stowarzyszenia Tradytor, pana Andrzeja Łyzińskiego, przedstawiciela mieszkańców Dobrzykowa. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonają ksiądz kanonik Zygmunt Karp, proboszcz parafii Dobrzyków oraz ksiądz Grzegorz Mierzejewski, przedstawiciel Muzeum Diecezjalnego w Płocku. Poświęcenia pomnika dokona teraz ksiądz kanonik Zygmunt Karp, proboszcz parafii Dobrzyków. Sprawując świętą Eucharystię w naszej świątyni, polecaliśmy miłosierdziu Boga wszystkich naszych rodaków, który na różnych frontach wojen, a szczególnie w powstaniu styczniowym 1863 obozach, oddali życie w obronie ojczyzny. Wspominaliśmy tych, którzy leżą niedaleko naszych żołnierzy ostatniej wojny. Prosimy, aby Bóg zechciał przyjąć razem to naszą wspólną modlitwę. Jesteśmy przekonani, że ojczyzna, ten wspólny dom wszystkich Polaków, jest bezcenną wartością, dla ocalenia której potrzeba ofiary życia, ale także ofiary pracy, cierpienia, uczciwego życia, solidnego wypełnienia małych i wielkich obowiązków. Tej umiejętności chcemy się uczyć od naszych ojców, braci, sióstr, którzy za tę wartość zapłacili najwyższą cenę. Dzisiaj, poświęcając tę mogiłę powstańców styczniowych, pochowanych w parafii Dobrzyków, których imiona tutaj na tej tablicy figurują, prośmy, aby miłosierny Bóg obdarzył ich wieczną nagrodą, a nas żyjących hojnym błogosławieństwem. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś miłować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby mieszkaniem była dla wszystkich narodów. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na tych naszych braci, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy, złości, i oddali swoje doczesne życie w obronie ludzkiej godności i wolności naszej ojczyzny. Doczekali się pomnika, doczekali się poświęcenia. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój Syn nas umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy,
jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.